dzisiejszej Ewangelii Słowo Boże mówi do nas: jeżeli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go. Nasuwa nam się tutaj pytanie, jaka powinna być nasza właściwa postawa, nasza reakcja na zło, na krzywdę, którą ktoś nam wyrządzi. Ważne jest stanięcie w prawdzie przed samym sobą i uświadomienie sobie, w czym zostaliśmy zranieni, jakiej krzywdy doznaliśmy. Nie wolno nam tłumić tych krzywd w sobie. Pan Jezus uczy nas, żeby pójść do tego, kto nas skrzywdził, i porozmawiać z Nim. Słowo Boże zachęca nas, żeby upominać w sposób opanowany, najpierw w cztery oczy. Upomnienie nie ma być wyrażeniem naszych pretensji czy żalu, ale w duchu miłości i szacunku mamy uświadomić krzywdzicielowi jego postawę. Bardzo ważna jest forma, łagodnie w formie, ale mocno w treści. Dzisiejsze Słowo Boże nie tyle zachęca nas do upominania, ale mówi nam wprost, że to nasz obowiązek. Jest to w ten sposób troska o zbawienie nie tylko nasze, ale też drugiego człowieka. Zatem nie bójmy się upominać. Prośmy o pomoc Ducha Świętego i działajmy w duchu miłości.